braci, wszystko jedan mu tu dzień, wszystko mi braci. Uwek sloka, nika da svača, to zmenču vam ajci se braci. Balkan ratnik je rađen, moja braci. Siemanko. Baku, Azerbejdżan. Przyjechałem na, no nie, bez Moniki niestety, na wycieczkę. Bo jutro zawody Formuły 1. Niestety jakąś gorączka mnie dopadła i tak dalej. Widzieliście tam urywki z lotów, z lądowań. Wszystko wam opowiem, jak będziemy w hotelu. Teraz mamy śniadanie, jest godzina 7, idziemy na śniadanie. A około 15 będziemy w hotelu, to wam poopowiadam. To ma przedstawę, nie wiem, co robiłaś w lecie. Przejście nad torem. Wszystko jest pozasłaniane, nic nie jeździ. Jeszcze, o 14 chyba są treningi, a jest godzina, zaraz będzie 10. Macie tor uliczny, bo jutro mamy tutaj to oglądać. Zobaczcie, i tu będą śmigały fury. Znają, że daje beda, kada nie masz ni za gleba. Moja braci, tu su kada treba. Moja braci, svi su kao jedan. No tu dzień, wszystko mi braci. Uwek sloka, nikada svača. To zmę czuwa, majci se braci. Najważniejsze, że od początku, od powstania w ogóle tego kraju i tak dalej, zawsze nie było stolicą Baku i to jest z XII wieku. Wcześniej była stolica Szamachi, które jest inne miasto też w Azerbejdżanu, a przez schody do góry jest ponad 100 schodów, więc jeżeli ktoś będzie za bardzo taki zmęczony i nie da się, to możecie zostać po prostu i zaczekać na wszystkich, zaczekamy. Siedzimy sobie z Mariuszkiem i czekamy, bo mamy zbiórkę za pół godziny. Znowu łaziliśmy kilometry. Już naprawdę wszyscy umierają. Ale za pół godziny jest zbiórka. Mamy 10 minut iścia do autobusu i jedziemy na obiad.
i z obiadu jedziemy do hotelu. Ale naprawdę mamy dosyć, ja mam pewnie 37,2, więc szpital, bo faceci nie chorują, tylko umierają, pamiętajcie. Ale naprawdę źle się czuję i do tego dostaliśmy naprawdę wycisk. Na szczęście nie ma jakiegoś tutaj upału, bo zobaczcie, niebo jest takie, jest cieplutko, fajnie, ale upału nie ma. No, ja na długie pory jestem, nie? No i co? No ten pierwszy dzień się kończy takiego zwiedzania i mogę wam podsumować go tak, że ostatnio mówiłem o Budapeszcie, że piękniejszego miasta nie widziałem. No to Baku przebija Budapeszt. Jest naprawdę pięknym miastem, to stare miasto, olbrzymie, super. Nie jest drogo. Gdzie się nie wejdzie, to jakieś zabytki fajne. A co najważniejsze, jest czyściutko. Nie znajdziecie niedopałka papierosa nawet. Jedyne co dziwi, to na każdym kroku policja. Wszędzie. Wszędzie jest pełno policji. Jak pytaliśmy przewodniczki, to mówiła, że oni mają fioła na punkcie jakiegoś takiego pseudo bezpieczeństwa. Ale, bo dzisiaj jest formuła, dzisiaj są treningi, jutro są zawody główne, na których będziemy. Myśleliśmy, że to z tym związane i ten porządek i ta policja. Nie. Jest tego, zawsze jest tu porządek i policji jest tu mnóstwo. Dzisiaj jest dodatkowo takich gości, tam widzicie w dali, przed chwilą wam też nagrywałem, takiej ochrony, no to tego też dziesiątki chłopów już widzieliśmy, nie? No prezydent jeszcze był, nie widzieliśmy go, bo nas tam przeganiali, ale też był i z ciekawości, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro poczytamy w ogóle o tym Azerbejdżanie, jakie tu są rządy, bo ponoć jakaś dyktatura. Ale najpierw musimy zjeść, się doprowadzić do porządku, a przede wszystkim wyspać, przespać chociaż trochę, bo nie śpimy od... Ile? Prawie 30 godzin. Prawie 30 godzin nie zmuziliśmy oka, więc... A my stare dziady to... Idziemy na jakiś taras widokowy. O kurde. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Jeździ coś? No słychać, ale tam w dole będą jeździć. Widzicie kota? Pośluj numer, nie? Chyba ja. Pośluj mi to, bo bym WhatsAppem się nie chce robić. O kurwa, to da z koszem gali. Proszę Państwa, zapraszam. Idziemy. Ale nie? O, piękne. Siema, siema, kolejny dzień dzisiaj na już na wyścig. Właśnie przyjechaliśmy, macie fanów w Ferrari. Co? Idziemy tutaj, idziemy przez centrum i już jeszcze nie słyszycie, bo gdzie niegdzie samochody jadą, ale już słychać, tam chyba już się rozgrzewają chłopaki. No i podziwiamy architekturę, no. Bo co budynek, to piękniejszy. A mnie choróbsko nie odpuszcza. Wczoraj troszeczkę się leczyliśmy. No i nic, i dalej, nie puściło. Złe dawki mi dawałaś. Thank you.
Weź górki kurwa będą na wiecie. Nie, to groszek. Fajnie, no. Dobry. Dzień dobry, no. Ty pan, nie? Już po obiedzie knajpka Sadaf. Chłopaki się już dorwali tam do pulpitu i już puścili coś naszego. Zobaczcie, naprawdę ładnie. No i czekamy, jeszcze godzinę chyba mamy do startu. Więc chwilę będziemy mieli wolnego, nie wiem czy tutaj nie pochodzimy, bo tu za drzewami jest morze. Co będzie dalej z nami? Ja wielu was zawiodłem i mnie zawiedli fani. Rodzę nowy plan, beat dobry bas, oto strada, lewy bas i nowe miejsce. Nie oceniają nas, wchodzę w nowa bank, kiedy już tej zdobi gaz i moja przestrzeń. Rodzę nowy plan, beat dobry bas i nowe miejsce. Nie oceniają nas. No kurwa! Guys, please join the line. Race starts in 30 minutes. Jak nic? Nie było telebimu? Znaczy była, ale tak daleko, że go nie było widać, nie? Szedłem trochę, bo widzieliście, że jest bardzo, bardzo głośna, ziemia drży. Pić się tak chce, bo jest upał. Czapki nie zabrałem, została w pokoju.
helikopter ciągle właśnie tutaj lata. Żadnych dronów, nie ma tu zresztą zgody na drony, nikt. Dlatego też drona nie zabrałem. Oho, nadjeżdżają. Posłuchajcie, jestem z 30 metrów od drogi. I tak słychać, że muszę krzyczeć do was. Bardzo głośno, ale fajnie, naprawdę super. O, teraz to już mnie chyba nie słyszycie. Takie wejście podziemne. Chcę wejść, zobaczyć, chyba że mnie pogonią, jak słychać to pod ziemią, pod drogą. Dobra. Słyszycie? Nie, tutaj już jest lepiej. Nagrałem wam kawałek morza, ale mnie pogonili ochroniarze, że nie wolno, że mam nagrać i spadać. Idę jeszcze tu się pokręcić, połazić. Oni tam jeżdżą w kółko i widzimy ich raz na tam 2 czy 3 minuty. A tu się dzieją różne rzeczy. O, znowu. Michael? Michael, pass kurwa, papada. Thank you. Ile to kosztuje? Czekaj. Małki dzieci. Ma pech, tu się bawię. Oni... Nie. Nie będzie widział. Salam. Hello. English. English.